Siemanko widzowie, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken. Kolejny odcinek z Eurotracka, kolejna trasa po Polsce przed nami. Zwiększamy poprzeczkę moi drodzy, poprzeczka idzie w górę. Widz prosił, pisał, aby jechać w nocy po również krajówkach, więc wybrałem sobie już takie zlecenie. No już wcześniej zaczynałem dla was nagrywać, ale niestety coś mi tam Eurotracka po raz pierwszy wysypało, jak wszedłem w mapę, więc nagrywam to jeszcze raz. Reasumując, moi drodzy, polecimy sobie z Gdańska do bodajże Bielsko-Białej, jeśli dobrze pamiętam, tak? Nie mamy tu zbyt dużych wyborów, ale postaram się to jakoś fajnie przesunąć. Tylko tym razem w porównaniu z ostatnim odcinkiem jazdy po Polsce przemyślę, bo moi drodzy, nie będzie to tak wcale hop-siup wszystko, dlatego że mamy pilną dostawę, więc musimy z tą dostawą zdążyć. A żeby było ciekawiej, już mogę wam zdradzić, zaraz zobaczycie na własne oczy. Tak, już wam to mogę widzowie zdradzić. Będziemy jechali z modem świeżo co zainstalowanym. Ze świeżynką. A wiecie jaki to mod? Mod na śnieg. Bo działa do wersji 1.4.9, działa ten mod. Już mogę wam to potwierdzić. Na razie żadnych problemów nie miałem, no wyjątkowo mi raz Eurotracka wywaliło, jak zaczynałem ten odcinek nagrywać, ale udało mi się wejść z save'a, także spoko. Tylko powiem wam tak, tu nie mam jakby pomysłu na trasę za bardzo. Tu jest A1 i no możemy tutaj troszeczkę, wiecie, przez Bydgoszcz polecieć, dobra. Żeby troszkę tak, wiecie, tu mogłem na Grudziądz jeszcze odbić, ale ten Grudziądz się jakoś w żaden sposób nie łączy. Chyba, że wiecie co, zrobimy tak, że odbijemy na Grudziądz przez Ostrudę, tędy polecimy do przez Płock. Żeby było może trudniej, to zróbmy sobie tak, że polecimy przez Grudziądz. O! Zróbmy widzowie tak, że polecimy sobie tu przez Płock, którym jeszcze nie byłem. No potem A1 siłą rzeczy będzie trzeba polecieć. Aczkolwiek możemy zrobić tak, że polecimy do Radomia, następnie tutaj jakąś 12. No i tutaj już właściwie jest 46, to już nie jest tutaj autostrada, więc myślę, że dalej nie będziemy kombinowali, bo my i tak, moi drodzy, się spóźnimy pewnie tą dostawą. Nie chciałbym więcej tutaj jakiejś kombinacji robić. No mógłbym to jeszcze jakoś tutaj tą trasę puścić, ale nie wiem, czy jest sens, widzowie, aż tak tą trasę puszczać. Myślę, że tędy możemy sobie tu śmiało pojechać. Tu sobie polecimy przez Radom. I tak mamy, słuchajcie, 13 godzin samej trasy. 800 km nam wyszło. I śmiem wątpić, czy my w ogóle zdążymy ze zleceniem. 13 godzin, a pozostało 19. No dobra, dobra, no niby mamy czas. Słuchajcie, niby mamy czas. Zobaczcie, jaki piękny śnieżek. I żeby było widzowie trudniej. Mamy 5 rana, widzicie, jeszcze jest ciemno, no bo ten mod od śniegu, on tak dodaje bardziej realistyczność, jeśli chodzi o widoczność. Chociaż tu się też nie ma co jarać widocznością, bo może być również tak, że będzie tak sypał śnieg, że będzie mgła. Czy słaba widoczność. Więc to będzie też troszkę, myślę, taki ciekawszy aspekt tutaj tego wszystkiego. Także życzcie mi, słuchajcie, szerokości, paliwo. O, coś tam mamy. Do skrętu w prawo. Mamy paliwo, także nie ma problemu. Skręć. Ło! Powiem wam, że jest ślisko, nie? Jest ślisko. Także te 800 km, które mamy do przebycia w tej Bielsko-Białej, może być... Skręć w lewo. Może być dosyć trudne wbrew pozorom. No ale zapytacie może dlaczego. No słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta, widzowie. No, nagrywam odcinek, jest 9 stycznia. Za oknem u mnie jest w ciągu dnia w tej chwili minus tam chyba 12 stopni. Fajnie przymroziło, fajny mrozek. Śniegu tak jakby u mnie akurat w Poznaniu nie ma, ale wiem, że u niektórych z was w innych miastach ten śnieg jest. Także stwierdziłem, że słuchajcie, jak najbardziej klimat, myślę, że wskazany, aby
aby go poczuć przy okazji moda śnieżnego, że tak powiem, zimowego. I oczywiście wam nagram odcinek o tym modzie, jak go zainstalować. O, policaje stoją, co tu się dzieje? Popatrzcie, prawdziwa karetka. No to powiem wam... To jest ciekawe w tym momencie, widzowie, bo nie wiem, jak widzieliście mój poprzedni odcinek. Narzekałem, to jest może mocne słowo, ale tak uwagę miałem, że te karetki w tym Holland Rebuilding nie są prawdziwe, że są żółte. Jakieś takie zagraniczne. A tu stała faktycznie prawdziwa biała karetka. Pierwszy raz widzę taką na oczy. Więc nie wiem, w Gdańsku widocznie karetki są prawdziwe, ale zobaczymy na drodze. Raczej nic samo się nie zaktualizowało, słuchajcie, no ja nie ściągałem żadnej innej wersji promocja oprócz tego, którego mam, którego miałem w poprzednim odcinku. No więc mogliby to podmienić, no skoro mają już jakby wzór tej karetki, wiecie, taki jak ma być, to moim skromnym zdaniem mogliby tak podmienić, żeby w każdym mieście polskim tak, skręć w prawo. Karetka taka sama była. Jej, jest ślisko, widzowie, jest ślisko. Nawet, słuchajcie, jak pojedziemy kawałek autostradą, to myślę, że no w takich warunkach to będzie ekscytujące. Zobaczcie, jak te ciężarówki mają opony takie ośnieżone. O, ładny tramwaj, prawdziwy tramwaj w Gdańsku. No, widzicie, naprawdę. Nawet jazda w nocy. Czy to już nie jest noc, bo tu mamy prawie w pół do szóstej. Jest prawie w pół do szóstej rano, także wiecie, jest 5:25. Nie do końca noc. Jakieś eroski, o kurde, to mi się kojarzy z jakimś sklepem dla dorosłych. Eroski. Wolę nie myśleć, co on tam wiezie, nie? Prosto. O kurde, widzowie, widzicie, jak wygląda hamowanie? A tu inspekcja transportu drogowego z naprzeciwka. No nic, jak już wjechałem, to już muszę zjechać. Siemano, no sorry, no nie wyhamowałem, nie? No, na razie. Trzymajcie się, panowie. Ale mandat i tak mi dali. Nałgany. No co zrobię, no. To jest, wiecie, to się trzeba naprawdę przyzwyczaić, nie? Że ta droga hamowania jest zupełnie inna. Widzieliście, nawet ręcznym się wspierałem, ale... Ja tego moda oczywiście w full wersji i w full opcji sobie ściągnąłem. Śniegowego. Jakby się ktoś pytał, to oczywiście się to nazywa Frosty Winter Mod. To jest ten, który zawsze był używany do Eurotrucka, tylko on nie działał na wersję 1.4.9. Teraz już jest aktualizacja, już działa na wersję 1.4.9. Nie ma sensu, moi drodzy, mieć... Dużo osób trzymało 1.4.8 wersję tylko i wyłącznie po to, żeby mieć mod na zimę, to jest zrozumiałe, ale teraz myślę, że już nie ma sensu mieć innej wersji Eurotrucka jak tej najnowszej, gdzie tym bardziej pamiętacie, że dużo, dużo fajnej rzeczy tu wprowadzili w tej wersji 1.4.9. Bardzo fajny. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja. Zobaczcie, jakim my tempem jedziemy, widzę. O, zaczyna teraz, patrzcie, jak ładnie. I o to mi chodziło. Zobaczcie, jak zaczyna śnieg sypać ładnie. A ja, żeby było trudniej, mam w tej chwili ustawione opady śniegu na 100%. Bo chciałem sobie troszkę, wiecie, tak jakby utrudnić tą całą jazdę w nocy. Tu już mi będzie ciężko jakoś się kamerami bawić, ale też nie ma, szczerze mówiąc, za dużo co podziwiać. I co? Tego byście się pewnie nie spodziewali, nie? Widzowie, że będę jechał, kurczę, takim tempem. 800 km do zrobienia i mam wrażenie, słuchajcie, że nic mi z tego GPS-a nie schodzi tych kilometrów. Jakby to się wszystko, wiecie, jakoś dziwnie zatrzymało, nie? Ani mi nie schodzi czas, ani kilometry. Nie wiem, może coś tam się zawiesiło w tym hubie. Nie, coś zeszło, dobra, okej. Okay. Weszła minuta, zszedł kilometr, czyli tak wolno jadę, widzowie, słuchajcie, tak wolno jadę, że aż nie schodzi mi z GPS-a, nie? Zbyt szybko, ale szybciej się nie da, ile my jedziemy? Tak jadę 58, oj! Oto radarem stoją.
prawie bym w nich wjechał, nie? Jeszcze bez migacza pas zmieniłem, nie? Wiecie co, wam powiem szczerze, fajna by była taka wersja troszkę... Następnie skręć w lewo. Że mnie teraz zagapiłem. Słuchajcie, to by była taka fajna wersja, no już nie wyhamuję, aż bym się skichał. Teraz sobie pomyślałem, że byłaby taka fajna wersja, jakby była taka możliwość odgrywania części tak RP, ale no wiadomo, to RP bardziej drogowego, że byłby serwer, że wiadomo, gracze by sobie jeździli ciężarówkami. Na przykład mówię po Polsce teraz, nie? Bo zaraz ktoś powie, że przecież jest już MP Trackers. To nie, myślę o czymś zupełnie innym. Że gracze by normalnie sobie, wiecie, jeździli po Polsce ciężarówkami, a z kolei inni gracze by odgrywali RP, że są... Tylko tutaj no nie da się jakby rozmawiać ze sobą, tak jakby wiecie, że jest na CB Radio ta rozmowa, a tak nie da, więc to by też nie wypaliło, nie? Z ciężarówki też nie możesz wysiąść niejako. Ja wiem, że tam jest mod, że możesz kamerą wysiąść, ale nie, twoja postać nie wysiądzie, nie? Ale mówię, że byłoby to fajnie tak na pewno zrobione, gdyby można, wiecie, że stoją jakieś tam krokodylki, wiecie, kontrolę przeprowadzają albo mandat dają, że ktoś przekroczył prędkość, żeby znajdowali miejsca, gdzie kogoś łapać albo no, chociażby nieoznakowanym jeździli. Myślę, że mogłoby być to fajne. Ale to pewnie by się nie sprawdziło, bo wiecie, żeby jednak miało to sens, powiedzmy na takim serwerze po całej Polsce, no to jednak by musiało być, trochę tych graczy by musiało jeździć, nie? No i wiadomo, tradycyjnie już musieliby być banowani jacyś i zbany to musiałyby być banowane, tak jak jest to na Trackers MP. Jest oczywiste, widzowie. Dobra, jedziemy na lewy, bo ci coś tutaj mi się... Zobaczcie, teraz się taka mgła zrobiła trochę. W sensie gorsza widoczność, bo tak sypie śnieg. Aha, to jedź! Chłopie! Po co ty hamujesz? No i mnie schamował do zerania. Co za... Trąbnego. Ja go trąbnę, widzowie. Jakąś Blue Water wiozę, nie wiem, jakaś niebieska woda. Widoczność przepiękna, nie? Także myślę, że jak słuchajcie, kawałek tutaj pojedziemy jednak S-ką albo autostradą, to jak widzicie, że w takich warunkach to raczej się nic nie stanie. Dobra, wolne, wyprzedzamy. Bo ja nie mogę mieć, słuchajcie, dostawy opóźnionej. Wiecie jak jest, widzowie, nie mogę się spóźnić z dostawą. Co, tu jest bramka na drodze ekspresowej S? To będziemy chyba na autostradę wjeżdżali A1. Oj, oj, oj. Dobra, udało się. Mogłem sobie ręcznym. Pierwsze słyszę, żeby na drodze ekspresowej były bramki. Może jestem nie na czasie, wiecie, ostatnio po Polsce za bardzo nie jeździłem, więc... Może jestem nie na czasie. Ale pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Otworzyli mi ten szlaban w końcu, czy nie? Zielone się pali. Ej, ale nawet nie widziałem, kiedy się szlaban otworzył, nie? A tak się boję tych szlabanów, bo jak wiecie, one potrafią być naprawdę toporne i... totalnie ci ciężarówkę zniszczyć. Chyba jest no autostrada, no to teraz się wszystko zgadza, no okej. Okay. Na jedynce jesteś, plus. Teraz wszystko pasuje. Jodź, ale nawet wam powiem szczerze, że ta autostrada w tej nocy, w takim sypiącym śniegu nawet robi robotę, nie? Tak szybciej jak stówą nie pojadę. I ja, patrzcie, przez tu na godzinę to tu się już... Ja już wolę nie myśleć, jakby było z hamowaniem, nie? Przy tej stówie.
myślę, że tak sobie pojedziemy te 90... 95. Albo i nie, bo ktoś się wlecze przede mną. Oj! Ej, gościu! Jedźże, chłopie, no na autostradzie jesteśmy, halo! 60 to trochę przesada, nie? Ja nie mówię, żeby od razu... Aha, ja w prawo jadę. Trzymaj się prawej strony. Ja nie mówię, żeby tu stówą od razu lecieć, no ale 60 na autostradzie? Tak trochę nie bardzo. Zjedź w prawo. Nie moje klimaty, nie? No, zaczyna mocno śniegiem sypać. Ja to mam na 100% ustawione, słuchajcie. Ustawienia jest na 100% dający śnieg. To nadal nie widzę, żeby mi kilometry jakoś ubywały. Oj! Oj, 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 oj! Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, moi drodzy, co do tego moda. Czy to jest tak, że ten śnieg, niejako te warunki, wpływają na jazdę tylko moją? Czy dla potencjalnych tych NPC-tów, tutaj lokalsów tak zwanych? Również, to znaczy, czy taka ciężarówka tutaj obok mnie na przykład stojąca może wpaść poślizg, nie? Mi na drodze. Czy to po prostu im kompletnie nie, na ich mechanikę nie działa, nie? Ciekaw jestem, widzowie, ciekaw jestem. Postaram wam się nie kaszleć oczywiście do mikrofonu, moi drodzy, postaram się. Kawce mnie gardło podrażniło. Kawałek pusa. A przynajmniej jestem na nocną jazdę przygotowany. Znaczy to naprawdę, wy znacie moje te jazdy i wiecie, że Ale jest realizm niesamowity, nie? Prawda, kurde. Mimo, że jedziemy po ciemku i prawie nic nie widać dookoła, to ten śnieg już jest, no robi robotę, nie? Nie, spokojnie, widzowie obiecałem, że będzie nocna jazda po krajówkach, to będzie, nie jest jakby do końca dotrzymanie obietnicy, to jest tak pomiędzy, po środku, bo jednak ten śnieg, no, albo nam doda po części klimatu zimowego, no ale jeśli chodzi o tematy jazdy takiej, wiecie, nocnej, to jednak nam trochę widoki... No, tu nawet autostrady za bardzo nie mam wam jak pokazać, bo jest cała zaśnieżona szyba. No, oczywiście w świecie realnym też by miało miejsce, jakby tak śnieg sypał, więc wiecie. No, oni idzie tak wloką, te... Trzeba było nie hamować gościa. A, jednak też się ślizga. No trudno, musiałem w niego wjechać, no bo już mi zahamował pod gębą. O, Statoil. Nie musimy tankować na szczęście chyba. No co mi gość tankuje, no? Z przesady. No nie, przecież ja nie pojadę 40 na godzinę całą trasę, bo to na łeb można dostać. 700 km, ale ładne drzewa, widzowie! Jednak zmieniam zdanie, że klimat też jest w tej nocy. Patrzcie to, jak ładnie, wjeżdżamy w jakąś miejscowość. Nawet ładnie, nie? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Nawet ładnie. Dobrze, dobrze, to niech mi ta ciężarówka jedzie. W ogóle, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Zawsze zwiększa zasięgi, ale też to, co piszecie, często mnie motywuje, żeby właśnie więcej nagrywać. Widzicie, czytam wasze komentarze i macie propozycje, co nagrywać, to staram się zawsze to zrealizować. Gdybym o czymś zapomniał, to śmiało możecie mi się przypominać, bo czasem coś mi tam zdarzy się, że z głowy wyleci.
mam w planach jeszcze parę rzeczy dla was nagrać. Obiecałem ogólnie odcinek o modach, które stosuję. Już od paru dni o tym mówię. Ale jak widzicie, sytuacja akurat jeśli chodzi o mody jest dość dynamiczna u mnie. Raz, że ten hub się zmienił, dwa, że właśnie teraz dodałem ten śnieg. Więc myślę, że na styczeń po prostu jako na styczeń nagram odcinek z modami, a jak później zaktualizuję, to ewentualnie nagram drugi. Bo u mnie to się cały czas gdzieś tam, wiecie, również dzięki temu, co piszecie w komentarzach, to się zmienia, tak? Często piszecie w komentarzach. Propozycje i tak właśnie widz mi tutaj powiedział w komentarzu, że... O, zobaczcie pociąg, no kurde, nie zdążę. Patrzcie, widzowie. Widzicie? Prawdziwy... O! No widzicie, właśnie, widzicie. Widzicie pociąg, tak jest. Jak jedziesz zamiast na drogę, to patrzysz na pociąg. Tak to się kończy, widzowie. Dla widza chciałem pociąg pokazać. Nie przewidziałem takiej sytuacji, kochani. Słuchajcie, widzicie, realizm jest niesamowity. A tu już niestety jedzie żółta karetka, nie? Natomiast no, realizm jest niesamowity i faktycznie widzicie, jeżdżą te pociągi TLK. Nie wiem, czy tam jest przejazd kolejowy, czy co, że tak stoją. Zacięło. Nie, dobra, jadę. Jedziemy. Zobaczcie, mamy 8:30. Teoretycznie zaczyna się robić jasno. Praktycznie i tak za wiele nie widać. Trzymaj się prawej strony, a następnie na świat. Jedź dalej prosto. Jedź. Ja nie lubię tak za blisko, wiecie co, podjeżdżać do tych ciężarówek z przodu, bo... Znaczy w sensie, że wolę widzieć tak jak teraz widzę, niż wiecie... Całą szybę miałaby mi... Naczepa przede mną zasłaniać. Nie lubię tak. Nie, kompletnie tak nie lubię. Że tak jak teraz to jest dla mnie tak optymalnie. Dobra, jadziem. We przeruszaniu też się czuję ten śnieg. Naprawdę to jest kapitalne. Przy okazji, jak widzicie, widzowie, sobie troszeczkę odkrywam gdzieś tam trasy, nowe miasta. Słuchajcie, na 22 mamy to dostarczyć, a tu jest na 19 niby mi przyjazd pokazuje, więc niby powinno być git. Niby, jeśli się nic nieplanowanego nie wydarzy, to zdążymy. Warsztat samochodowy. Przejedziemy przez Grudziądz. Jakieś pociągi chyba po lewej stoją. Wiecie co, już na pociągi wolę nie patrzeć, nie? Nie w takiej konfiguracji, słuchajcie, bo znowu mu przydzwonię i tak to się skończy. Także wybaczcie, już na pociągi nie patrzę. Nawet ten gościu przede mną żywo jedzie. Całe 60 na godzinę, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonka, dobrze. Zaraz jadę w prawo. Zjedź w prawo. Bez migacza pojechałem. Czułem. Ale są różne rodzaje tego śniegu na drodze. Zobaczcie, tutaj jesteśmy w takim miejscu. Mówię oczywiście o modzie. Jesteśmy w takim miejscu, że tego śniegu, zobaczcie, jak on sypie tak mocno, jakby warunkowo, to na drodze tego śniegu widać, że też jest więcej. Chodzi na przykład o te potencjalne kolejne, nie? Są kilka rodzajów tego zrobili. To jest takie, no fajne, nie? Podoba mi się.
Teraz się dopiero chyba jasno zaczyna robić. Zobaczcie, jaka mgła, ale to też z tej ciężarówki, która przede mną jedzie. Po prostu tak jest, wiecie, fajnie zrobione, że ciężarówka jedzie, to ten śnieg się spod jej kół wydobywa. A? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. I takiego widoku właśnie nie lubię, nie? Tak mnie wkurza, że wiecie, ta... Mam zasłoniętą całą przednią szybę. Nie lubię tego widoku. Wolę sobie zawsze gdzieś tam szybciej zahamować. Tam stoją na rondzie, nie wiem po co oni to stoją. Dobra, jedziemy, widzę. Jedziemy. Widzicie, jaki pył się wydobywa spod kół? Fajne. I opony, słuchajcie, całe, na przykład w naczepie, widzicie, nie? Całe takie ośnieżone napony, opony. O, jeszcze tu na migaczu jadę. Zauważyłem. O, patrzcie, gościu na rowerze pomyka śnieżyce. No fajnie, kurde. Lubi może w śnieg jeździć rowerem. No zdrowo. Mandat? A nie, spłacono kredyt. Dobra. 600 km do celu, to jak widzicie 27 minut odcinka, ja zrobiłem raptem 200 km, nie, w tym śniegu. Też no w świecie realnym przy takim śnieżycy to też no, co zrobisz, no też za dużo nie zrobisz. Nie ma co, wiecie, lecieć na głupka, wyprzedzać, bez sensu. Nawet widoczności nie mamy. Zobaczcie, jak nawet chciał go wyprzedzić, tutaj mamy zakręty. I rzeczy to nie popieram, jak wyprzedzanie na zakrętach, bez widoczności. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No w prawo, no dobrze, dobrze. Zjedź. A gdzie ja na Olsztyn? Ja na Olsztyn? Iława? Gdzie ta Iwona mnie zaprowadziła, widzowie? Jak do Iławy pojechaliśmy? Chwilę. Widzowie. Iwona mnie do Iławy zaprowadziła. I na Olsztyn jedziemy, a ja przecież miałem jechać... Zobaczcie, Olsztyn prosto. A my mamy jechać na Bielsko-Białą, czyli w zupełnie innym kierunku. Tak bym źle zaznaczył mapę, widzowie? Ostruda... Aha, Mława tutaj do Warszawy. Dobra, rozumiem. Okej. Okej. Dobra, jednak tak zaznaczyłem, no. Tak zaznaczyłem to. Słuchajcie, tak sobie zaznaczyłem trasę po Polsce. Trzeba trochę przyspieszyć w takim razie. Ja już zwątpiłem, nie? Gdzie ja jestem? Widzicie, za dużo tu może nie widać w tej chwili w tym śniegu, no ale drzewami też ciężko się... Wiecie, drzewa są piękne, jak są takie zaśnieżone. Mi się na przykład bardzo podoba, zobaczcie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Ja tu jak... Zwykle, widzowie, patrzę, żeby wam coś pokazać, jak zawsze jadę nie tak jak trzeba. Zmiany kamer to u mnie to zawsze się źle kończą. Okej,
byliśmy w Iławie. Awaria pojazdu? Jaka awaria? Oj! No teraz będzie awaria, no właśnie, jaka awaria? Aha! O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Okej. Okay. Spojrzałem na awarię pojazdu, no i mam awarię, no i... Okej. Okay. Po co mi ta Iwona o awarii gadała? W sumie ten... Ja. A teraz to mamy prawdziwą awarię, nie? Czekajcie, no trochę jest tych uszkodzeń, nie? Jakbym się nie zagapił na tą awarię, to bym wjechał w ten zakręt jak trzeba, nie? A że się zagapiłem na awarię, jeszcze mi zgasł silnik chyba. Masakra, widzowie, masakra. Ostruda, dobra. Jak zwykle żabki. No może mówię, tutaj za dużo nie widać, bo sypie śnieg, więc na razie się skupiamy na śniegu, a na jeździe lokalnymi drogami w nocy to się skupimy bez śniegu, myślę. Wyhamowałem. Pomaganie ręcznym dużo daje. Oczywiście w Eurotracku, bo w realu to by to wyglądało lekka gorzej, nie? 600 km równe do celu, widzowie. Mam wrażenie naprawdę, jakby nie wiadomo jeszcze ile było przede mną. No na własne życzenie, nie? No bo ustawiłem sam takiego GPS-a. Ale jak miałem być o 19 na miejscu, to już mi pokazuje 20, czyli jednak opóźnienie zrobiłem. Ja bym tego Ghostka najchętniej, widzowie, wyprzedził, nie? No właśnie, awaria pojazdu. Nie jadę do serwisu. Czekajcie, da się go wyprzedzić? Za bardzo, co? Próbujemy. Próbujemy. Aha! Oto spróbowaliśmy. Oto spróbowaliśmy. To spróbowaliśmy, okej. Okay. Ale bezszkodowo. Że... Na rondzie zjedź drugą zjazdę. Bezszkodowa próba, słuchajcie. Ja coś czuję, że ta trasa się... Nie zakończę pomyślnie, widzowie, wiecie? Bo coś czuję, że jakby na ten śnieg w tym momencie chyba nie mam aż takiej weny. Coś czuję, że coś niechcący odwalę, nie? Właśnie na przykład. Gdzie to jeszcze inaczej wyglądają? Tak? Że różne rodzaje są tych. Dobra, autostrada. Nie, to jest jakaś e-coś. Jakaś ekspresówka, no tak, ekspresówka to też sobie ekspresowo pojedziemy. No przecież nie możemy się tak wlec, nie? Bardziej, że słuchajcie, o 16 nam się znowu zacznie ciemno robić. Ładnie tak, o 16 już się robi ciemno. Zobaczcie, jadę z tubą. Jest właśnie, to jest urok tego moda, nie? Według mnie to jest super. Według mnie to jest naprawdę super, że taki realizm jest, nie? Zobaczcie, jaka jest widoczność tych pojazdów. No, praktycznie żadna, nie? Widzę, też się droga zwęża. Musi zahamować bezpiecznie. Nie. Gdzie przez to, że jest tam mgła, to tak naprawdę nie wiecie nic.
fuks, gościu akurat zjechał z pasa, słuchajcie. Ale to był fuks. Poszedł prawym, następny prawym. Co oni tak tym prawym wracają? Się zniechalo z tym lewym? O kurde, ale tu jest ślisko, widzowie, ja pierdzielę, patrzcie to. Nie no, ja nie mogę, a i tak jadę tylko 70. Słuchajcie, ja jadę tylko 70, nie? Roboty drogowe. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. No dobra, udało się w nic nie wjechać. Powiem wam, że no jest ostro, nie? Jeśli chodzi o ten moc śniegowy, jest super sprawa. Fajny zakręt, patrzcie, jaki fajny zakręt, aż na miniaturkę by się nadał. I tak fajnie te światełka mrugają, nie? Mega, widzowie, słuchajcie, mega. A nie to zrobili, nie? Że migają te światełka, że jest zakręt. Ale jedźcie, ludzie, nie 30 na godzinę, halo. O kurde, ale żem zrobił teraz. A następnie... Patrzcie, co ja zrobiłem, widzowie. Patrzcie, co ja zrobiłem. Tego musi być miniaturka, nie? No mi tu gościu trąbi, nie? Ja niczemu winien. Kadzia na mnie tu trąbią. Pierdziele, jadę. Jedź prosto. No jadę prosto. Wyblokowali zielone światło, to musiałem na drogę. Dobra, jedziemy siódemką krajową teraz. Gdzieś tam w stronę do Warszawy, a potem to nie wiem. Tym i gdzie. Aha, bo jeszcze na Radom jedziemy. O kurczę, naokoło jedziemy tutaj podstawiałem. Potem ostatnio, słuchajcie, do Katowic jechaliśmy naokoło w przednim odcinku z jazdy po Polsce. To do Katowic też było naokoło. Jakby nie patrzeć. Próbuję trochę. Widzowie, próbuję troszeczkę minimalnie szybciej. Znaczy tak te 70. Ale w takim śniegu, no to ciężko. Ja się tu czuję w tej chwili, jakbym, nie wiem, ze 100 jechał, nie? A! Udało się? Udało się. Uff. Wyhamowałem. Będę zmieniał, wiecie, bo mam jeszcze tego moda do winter mod, znaczy dodatek, nie, do prosty winter, że czasem ten asfalt będzie po prostu odśnieżony. Tak, wiecie, będziemy tak zmieniali raz tak, żeby ciągle nie było tak samo, nie. Ale na razie mi się to bardzo podoba. Tu jest, widzicie, odśnieżone. Nie wiem dlaczego. Stacja benzynowa jest odśnieżona. Uszkodzenie naczepy 9%. Już o karze za uszkodzenia to już wolę nie myśleć. A? Aha? Aha? O kurde.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z rondu. Nie, to... Nowej trasy. Ja prosto chciałem. O, znak drogowy wywaliłem. Halo, strażoki, ratujcie. No kurde, cofnij się, gościu. Dzięki. Ratujcie, strażoki. Wszystkie znaki powywalał mnie. No coś czuję, że bez awarii pojazdu. O, teraz ładnie to wygląda, jak się rozjaśniło. Dobra, jedziemy, widzowie, nie ma czasu, tylko że... Ale tam mieliśmy... Ej. Nieważne, znajdę nową trasę. Bo się wkurzę, nie? Czyli Iwona mnie dobrze prowadziła, widzowie. Nie. Źle mnie prowadziła, teraz jadę dobrze. Aha, bo ona wtedy trasę zmieniła, jak ja w poślizg wpadłem, dobra. A ja o co chodzi, bo ja wpadłem w poślizg, a ona trasę zmieniła, okej. Okay. Ja. Znaczy wiecie, argument jest prosty, nadal uważam, że jadę za szybko w niektórych momentach, przez to są te kolizje, tak? Najlepiej pokazuje, że jak jest tak mocno zaśnieżone, to te 50 jest najlepiej jechać, niestety, nie? To się najbezpieczniej, może tak, najbezpieczniej. Autostrady zazwyczaj są odśnieżone, ale tutaj akurat nie mamy. Jedź prosto. O! Znowu? Uwzięło się coś na mnie z tym śniegiem, nie? Ci tak grzeją i nic, a mnie tu poślizgi. Miota nim jak szatan. A tu nawet, słuchajcie, dodawanie gazu, żeby wyjść z poślizgu, nic nie daje. Jeszcze nie wiem jak zręcznym. Patrzcie, no ja tu jadę jak po szklance, nie? Daję gazu czy hamuję, to nie ma znaczenia. Widocznie jadę za szybko, nie? Słuchajcie, pojadę sobie prawym wolniej. S7. A tak trudno, żebym po S7 jechał, kurczę, nie wiem, 50 na godzinę. Wszyscy jadą szybciej. Aż mnie, Weźmiemy inną taktykę. Będę dawał więcej luzu. Zobaczę teraz na zakręcie, czy jak wejdę w zakręt na luzie, bez gazu... O, widzicie? Teraz jest dobrze, bo bez gazu wjeżdżam. Na luzie. Patrzcie, teraz sobie gazu dodamy. No. Znowu luz. Zresztą ma się nijak do, wiecie, rzeczywistej jazdy, no bo jak poślizg padasz, to trzeba gazu dodać, ale... To zależy oczywiście, ale... W większości przypadków gaz nas ratuje. A tutaj jest trochę inaczej. No dobra. Aha, jakoś nie wiem. Nie wiem, gdzie ja jadę teraz, po czym ten gościu jedzie przede mną. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chyba tu jest pas ruchu, nie? Widzowie. Tam co takie różowe? Co to jest, widzowie? Zjedź w prawo. Co to takie różowe? Aha. No, trzeba było nie patrzeć, że coś jest różowe, nie? Pierwszy raz coś takiego widzę. Co to jest? Aż oczy bolą. Chyba jakiś jest bug w grze, mi się wydaje, wiecie? Musi być jakiś bug w grze. Już nie wierzę, że tak droga wszędzie wygląda. Patrzcie, i tu też, widzicie, coś się zbugowało.
się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, słuchajcie, połowę drogi mamy przebytą, bo 400 zostało do celu, a było 8. 400 mamy zrobione. Jakby nie patrzeć. Natomiast no... A, awaria pojazdu. Nie będę jechał do serwisu. Mowy nie ma. O, tu jest ładnie, ale fajnie to zrobione. A bo my tu przez Warszawę jedziemy, no to nie dziwne, że ładne. Z Warszawa. Dobrze. Przy okazji Warszawę w śniegu zobaczyć. O, Pałac Kultury widać. Nie, czy tam Marriott? Nie wiem, co mi się tam okazało. Już nie będę się za dużo, widzowie, rozglądał, bo wiecie, jak to moje rozglądanie się później kończy, nie? Zazwyczaj niezbyt korzystnie, więc... Kupię się na drodze, żeby w coś nie wjechać, bo już moja ciężarówka jest na granicach wytrzymałości. Gdzie mnie tą Landarą tu... Trzymaj się prawej strony. Beką jakąś. No masz szczęście, bo w prawo ja. Bez migacza, bo się nie chce migać. Śnieg mnie wymęczył. Już bym byłem gotów uwierzyć, że tu jest zjazd, nie? Tak jest ładnie zaśnieżone, że już byłem przekonany, że tam jest ten zjazd. Trzy pasy? Serio? Wow. No fajnie, znaczy wiecie, podoba mi się, no mimo że tam praktycznie całą ciężarówkę mam uszkodzoną. Mega mi się podoba, bo to daje jakiś klimat, nie? Dobra, ale tu już nie wyhamuję. Zjadę. Na szczęście nikt nie jechał. Może wiecie, ciężarówka uszkodzona, to mi się podoba. 14, no to za chwilę się zacznie ciemno robić. 15 godzina już nie znam. Czas się gry, a o 16 się robi już ciemno. To też jest fajne. Tak jak w przypadku, słuchajcie, tego moda Actuali Day Night, tak? Że tam aktualna pora. No to jak tak się robiło ciemno o tej porze, to mnie ten mod wkurzał. Bo tam coś było niedopracowane, a i go wyłączyłem, a tutaj się robi ciemno i sypie śnieg, to jakoś tak... Czujesz, że to naprawdę, że to jest naprawdę prawdziwe, nie? Jedź dalej prosto. Że to jest fajne, że tak musi być i... Mimo, że jedziesz więcej tego czasu faktycznie nocą, jak jest ciemno, znaczy się, to jakoś to nie przeszkadza. Wątpię, żeby na drodze S-coś był tutaj taki jeden pas, no ale może się mylę. Może akurat na Radom jest taki pas. Bo raczej tu wszystko jest poprzerabiane, nie? Raczej tak musi być, bo widać te bandy, latarnie dodane i te murki, także raczej tak musi być realistycznie. O, tu jakiś Orlen, że na pewno ten fragment jest przerobiony. Gdzie tu jest jeszcze inny rodzaj śniegu? Na autostradzie. Znaczy no, to jest ekspresówka. Taki jakby bardziej odśnieżony, nie? Był. Zobaczcie, jak mi autobus dymi. Znaczy dymi. Burzy śniegiem, nie wiem. Oho, pył leci do śniegu. Uszkodzenia 62%. No ładnie. No to pewnie do celu dojadę będzie 100%. Aha. Obliczanie nowej trasy. Patrzcie, widzowie, co to się stanęło. Coś się chyba powiesiło, nie? Przeliczam trasę. Ej, powiesiło się coś, widzowie, patrzcie.
Jasna dupa, co to się stanęło, nie? Auto jeszcze żyje. O dziwo. Ja nie byłem w stanie nic zrobić, bo tak mnie, słuchajcie, do barierki przygniotło, że nie byłem w stanie nic zrobić. Jedynie nie pomyślałem, żeby może wsteczny wbić. Nie wiem, co to zmieniło. Może by mnie odbiło od barierki. Jasna dupa. Czy wiecie, no ja nie mam jakiegoś super doświadczenia w jeździe po śniegu tu w Eurotracku, nie? Tak naprawdę tam te kursy 2 czy 3, co z Patką zrobiłem i teraz robię. Jeden taki testowy, w sensie, żeby sprawdzić, to nawet nie był kurs, to tam paręnaście kilometrów raptem przejechałem, żeby sprawdzić, czy ten śnieg działa. Na instalowaniu moda, także dopiero wiecie, dopiero jakby przecieram szlaki. Ale nadal uważam, mimo, mówię, uszkodzenia ciężarówki przeze mnie i wszelkich takich, wiecie, mankamentów, powiedzmy, z mojej strony, to uważam, że to gdzieś jest brak moich umiejętności, a mod jest całkiem spoko, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja go muszę bardziej wyczuć, jak on się zachowuje, a nie, wiecie, nie mówić, że jest kiepski, bo o, mamy radę. Absolutnie, absolutnie tak. Nie jest mod, jest jak najbardziej, słuchajcie, super. Mówię, jakieś tam drobnostki są może, że coś nie jest dopracowane, ale to już... Jeśli chodzi o mechanikę, to naprawdę, no słuchajcie, o, naprawdę jakbyśmy tak szybko wjechali w taki zakręt, to tak samo by ta ciężarówka nam się realnie zachowywała. Znaczy może inaczej, ja nie mam kategorii C, więc nie wiem, jakby się zachowywała, ale wiem, że osobówka by się tak na pewno zachowała w zakręcie, kiedy wjedziesz w niego za szybko. Skręć. To wiecie, ciężko mi mówić, jakby się ciężarówka zachowywała, jak nie mam kategorii C, no to wiadomo. Mogę powiedzieć za B. Chyba każdej z nas się zdarzyło trochę szybciej w zakręt wjechać i widzieliście, co się działo. Ale słuchajcie, 290 centów. Zaraz bliżej. Jak procenty uszkodzenia auta rosną, tak również zmniejsza się dystans, jaki mamy przebyć, czyli jakiś wzór fizyczny by tutaj znalazł zastosowanie, nie wiem jaki, ale bym to powiedział, że wzór na prawdopodobieństwo dotarcia, czyli jeśli przebyty dystans maleje, a uszkodzenia ciężarówki wzrastają, to znaczy, że Yukon dojeżdża do celu. Tak bym to nazwał, widzowie. Patrzcie, ale teraz 90 jadę, jest spoko, nie wiem, na tej autostradzie mnie tak trochę w takich momentach wynosiło. Teraz zobaczcie, teraz całkiem się jedzie spoko i jest git. Nawet stówką jadę, żeby troszkę, wiecie, nadrobić. Tam rolnik po polu jeździ, kurczę, w tym śniegu. Ciekawe, co robi, odśnieża pole, czy co? Raczej nic nie sadzi w śniegu, więc nie wiem, co on robi. Na śniegu, kurczę. Na polu. Chyba, że kulik zrobił komuś. O, zobaczcie, Orlen 2, żeby było odśnieżone. Oj, zakręt dostał. Oj, 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 już po mnie. O, ho, ho. I ta muzyka się wkomponowała, taka śmieszna w tle. O. Aha, aha. To w ogóle jaka droga zarośnięta brzozami. Dobra, o, autobus stoi na przystanku nawet. Ale bajer, widzowie, autobus na przystanku. To gość wyprzedza, to ja też chyba mogę, co? Myślicie, mogę, nie?
Może jego też mogę? Chyba mogę, nie? Dobra, chyba wyprzedziłem. O, jaki fuks. Ale widoczność tu w tym momencie, zobaczcie, już się zaczyna ściemniać, już mgła się pojawia. 17 godzina dochodzi. Jadę na luzie, wiem, że będę skręcał. Oho. Już ciężko jest, słuchajcie, podziwiać, co się dzieje dookoła, bo sama jazda w tym śniegu już daje takie emocje, że... ...218, no to już prawie dojeżdżamy do tego. Jeszcze kawałeczek. O, gość wyprzedza, to ja też mogę. Rura, lewym. Dajesz malina, firmowy samochód, firmowe paliwo. Dajesz malina. Malina. Było blisko. Tempo na przykład jazdy, powiem wam szczerze, po krajówce jakoś mi odpowiada, nie? Tak jak już tak się ściemnia. 70 to takie całkiem spoko, nie? Nic nie wynosi za bardzo. Gorzej jak trzeba skręcać, tak jak teraz, nie? Skręć w lewo. No, jak masz awarię ciężarówki. Jest cała potukiwana. Otukują ją z każdej strony. Znów zaczyna sypać. Ruch się na ulicy robi spory, no bo godziny szczytu, ludzie z pracy wracają. Ja już tu nawet nie patrzę, jakim rodzajem trasy jadę. Po prostu jadę przed siebie, żeby dojechać. Województwo śląskie, o, to znaczy, że jesteśmy blisko. To 77 km, a co to taki korek? A, bo my mamy w prawo skręcić, ojojoj. Ja się na lewy pas dostałem zupełnie niepotrzebnie. No musiał się komuś grzecznie tutaj... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Tak wiem, Iwonko, wiem, Iwonko. O, tutaj się będę grzecznie musiał temu manikowi. Skręć w prawo. A, okej, okay, bo to jest dwupasmówka. Oj. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Chłopie, nie hamuj mi. Skręć w prawo. Nie hamuj mi. No trudno, ostrzegałem. Śnieg zaczyna sypać. Słuchajcie, widzowie. Że o ile, bo oczywiście cały dzień on sypał jako tako, no ale wiecie, widzicie, no. Czasami jest mocne opady śniegu są, czasami są słabsze. Ale mamy dobre ogrzewanie na szybę, więc nie je. Mimo, że na dworze minus 9. Wyjazd na 20, no dobra, jak planowałem, tak będzie. Czyli zdążymy, chyba nie będzie dostawa, widzowie, spóźniona, wiecie? Jest spora szansa, że dostawa nie będzie spóźniona.
teścik, zobaczymy jak się będzie na długich jechało. Zobaczyć po prostu jak to się będzie miało na widoczność, nie? Ten padający śnieg. O ile oczywiście miał, to nie będzie gasło. No jedź, chociaż na prawy zjedź to. Kościu, ja już mam auto uszkodzone, mi już to wszystko jedno. Chłopie, chłopie, jak ja ci malinę zrobię, to będzie miota nim jak szatan. Jedź prosto. Masz szczęście, że światło. Jaki tu ruch. Sprawiedliwiony gościu, bo jest duży ruch. Nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie jesteśmy w tej chwili. Nawet na mapie nie patrzę. Znaczy wiem, że województwo śląskie, ale dokładnie już nie będę się rozdrabniał. Ale bardzo fajnie to zrobione. Podoba mi się. No nie. Jedź prosto. Serio? Wyhamowałem? Widzowie, ja nie wierzę, że ja wyhamowałem, nie? Aż niewiarygodne. Już niewiele. Chłopie, to zjedź bardziej na lewo, jak już skręcasz tą Landarą, no. Ja nie rozumiem, czemu ktoś blokuje cały lewy pas, jak może na lewo podjechać. Znaczy wiecie, w świecie realnym też są takie dzbany, nie? Jakby nie patrzeć. Jedzie w lewo i zamiast podjechać do lewej, to sobie stoi jak taka święta krowa i blokuje tych tyłów. Wystarczy troszkę do lewej podjechać, bo to jest tak zrobione. Z naprzeciwka z jednej, my z drugiej i przepuszczamy tych z naprzeciwka i lecimy. Żadna wielka filozofia. Udało się, widzowie. Hela. 102 kilometry. To tutaj coś nie wyszło, na przykład z tym drzewem rosnącym na asfalcie. To taki drobny niefart komuś nie wyszedł. Nie wiem, czy to już jest Silesia raczej, więc to pewnie tutaj jest ta modyfikacja zrobiona. No taki drobny szczegół. Jakby ktoś mógł usunąć to drzewo, to bym na pewno się nie pogniewał. Byłoby to lepiej, nie? No tak to się nie dzieje. Już nam niewiele brakuje, widzowie. Pytanie, czy my do celu jednak dojedziemy, czy nam się uda tą ciężarówkę na 100% jednak uszkodzić. Oby nie. Oby nie. M1, McDrive, spoko. Trzymaj się lewej strony. Też się trzymam lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Bo nie podoba mi się ten zakręt, nie? Aha. Znowu to samo? Nie, dodawanie gazu tu nic nie daje. Znowu to samo, nie? Ale nic nie uszkodziłem, dobry. Jedziemy dalej. Jakiś taki dziwny ten asfalt, nie wiem, czy on taki popękany. Tak wygląda, jakby w ogóle gałęzie jakieś... Jakby, wiecie, gałęzie jakieś były od wiatru. Łamane. Jakby prosto jedzie. Przesadziłem trochę z prędkością. Bywa i tak. Trzymaj się lewej strony. Po części, wiecie, mamy tą nocną jazdę po Polsce. No może nie tak po krajówkach, jak miało być i
Ja chyba rozumiem, o co... Znaczy, na pewno rozumiem. To miał na myśli widz, mówiąc o nocnej jeździe. No i tego mówię, nie zaliczam... Absolutnie tego do nocnej jazdy nie zaliczam, bo w momencie, kiedy testujemy moda śnieżnego, no to ciężko jest podziwiać widoki. Ciężko w ogóle jest jechać. No nie wiem, ile bym musiał na godzinę jechać, żeby, wiecie... Trzymaj się lewej strony. Także no moja propozycja jest taka, że nagramy... Nocną jazdę nagramy... Porządnie już bez tego moda śnieżnego. Zimowego. Ale na razie myślę, że jak ja będę robił jakieś kursy sam, parę takich odcinków zdecydowanie wam wrzucę z jazdy po Polsce, nie? Nie upieram się, że zawsze będzie ten winter mod, no bo to tak na dłuższą metę, wiecie, wydłuża odcinek razy dwa. Nie oszukujmy się, no bo... Nawet jak teraz oczywiście mamy... Znaczy... Kurczę, no nie wiem, jak to wyliczyć. No wydaje mi się, że raczej mnie to zmusza, żeby jechać zgodnie z przepisami w miarę. Więc nie. To jedyne, co bym tak zauważył, że czasem jak tego śniegu by nie było, to troszkę tam nagnę te przepisy. Może nie jakoś chamsko, ale nagnę. A tutaj już na przykład jazda 100 na godzinę to już jest niewykonalna. Oho, znowu? Nie. Nie, już wystarczy mi na dzisiaj. Gaz, 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 gaz. O. Nie, nic nie daje ten gaz. Kurde. Mis gaz. O, ja pierdziele, co ja robię, widzowie? Co tu się dzieje? To nie ja. Ja nie chciał. Ja nie wiedział. Ja nie chciał. Widzowie, ja nie chciał. Naprawdę ja nie chciał. Auto już prawie na 100% uszkodzone. O ja pierdziele. Powiem wam, że brakuje nam 31 km do celu. Ja ze śmiechu nie mogę, nie? Widzowie, brakuje nam 31 km do celu i teraz to jest, wiecie, taka walka jakby... Dojedziemy czy nie dojedziemy, nie? Nie wiem, ile auto ma procent uszkodzenia, nawet nie chcę sprawdzać. Aha, no ej, odpalaj ty gnoju. Wiem, że naczep... Aha. No to teraz to już... Teraz to już nieważne, ile ma uszkodzenia, teraz to już do serwisu. O, ładnie to zrobili, słuchajcie, podoba mi się to. Bardzo ładnie. A, do Bielsko-Białej, dobra, czyli podwiozą mnie bliżej, ale to i tak nie ma znaczenia, bo do Bielsko-Białej mi 30 km zostało. Słuchajcie, bardzo ładnie tego huba zrobili. No dobra, tylko co jest? Enter. No i widzowie, 500 tysięcy naprawa pojazdu. Już tych trwałych uszkodzeń powiedzmy, że nie będę... Słuchajcie, powiedzmy, że już tych trwałych uszkodzeń nie będę naprawiał, nie? Czy wy to widzieliście? Ile ta naprawa mnie wyniosła? 500 tysięcy! A robię, słuchajcie... na winter modzie robię... Robię widzowie kurs za tam, nie wiem, 30 tysięcy może. Także... Prawo, a następnie... Zarobić... Prawo. Zarobić... No, a naczepa... A naczepa... To już wolę nie myśleć, jaka będzie kara za uszkodzenia, nie? Ja już wolę nie myśleć, jaka będzie widzowie kara za uszkodzenia. Lecimy. Skręć w prawo. Nie, naprawdę. Ręce opadły. Trzymaj się lewej strony. Dobra. 16 km do celu. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dojedź, Juken, dojedź w całości. Nie, no fajny challenge. Na pewno fajny challenge z tym śniegiem. Jeszcze go mogę podjąć, ale mówię, jak zrobię nocną jazdę następnym razem, to raczej to będzie bez śniegu. Ale w tym śniegu jeszcze sobie pojeżdżę po Polsce. Tylko, wiecie, ustawię chyba tak, żeby ten...
Prawdopodobieństwo spadnięcia śniegu w tym przypadku było niższe, bo wiecie, ja mam na 100% ustawione, jeżeli cały czas sypie śnieg i tam się pojawia mgła, skręć w lewo. To się ma nijak do tych krajobrazów, tak? Ja bym chciał, wiecie, żebyście wy też mieli jakieś fajne widoki po tej Polsce na promodzie, więc... No moc się właściwie to chyba tak się... No i znak skościłem, a syru. Także... Już awaria pojazdu? Serio? Aha, bo jeszcze te części mam. Także raczej, słuchajcie, nie... Do zwiedzania tej Polski na promocie raczej bym chciał grać bez śniegu, żeby po prostu podziwiać jednak te zmiany. A jazda ze śniegiem to może być jakiś, nie wiem, śnieżny challenge. W kwestii tutaj śniegu to możecie też, drogi widzu, możesz też napisać w komentarzu jakieś swoje propozycje. Może jakieś odcinki są, które chcielibyście zobaczyć, to śmiało piszcie. Gościu, jeżdżasz mi. Skręć w prawo. Także śmiało możecie, drodzy widzowie, napisać. Będzie mnie bardzo miło. No i oczywiście tradycyjnie, aha, muszę wjechać znak. Trzymaj się. Ale nie wjechałem, więc... Następnie skręć w lewo. Skoro, widzowie, drodzy, nie wjechałem w znak i ładnego drifta zrobiłem, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Czekajcie, ja chyba tutaj tą naczepę miałem dostarczyć, gdzie ten wjazd jest. Tam jest flaga. O, PKS! Nie wiem, czy takie PKS-y jeżdżą Katowice, czy to jest taki autobus, czy jest inny, ale no powiedzmy, niech im będzie, że taki jeździ. A ja muszę, słuchajcie, widzowie, w tą uliczkę tu wjechać. Jedź ty, baranie, okiem. To skosimy na koniec znak, widzowie? Skosimy, nie? My nie skosimy? A co? Skosimy. My nie skosimy. Dobra, znak skoszony. O, garbika fajnie zrobili, zobaczcie, takie garby są też fajnie. Nightclub jakiś tu jest. Wow! Szukanie nowej trasy. A my chyba musimy tutaj, tu jest BP, a my musimy tu chyba dostać. Trzymaj w lewo. Się z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie w prawo, Iwona, tylko... Skręć w prawo. Nie, no przecież na stację nie mam dostarczyć towaru. Ila, Iwona? A nie, to jest tam. Jak tam się wjeżdża? Może od tej strony, czekajcie. Teraz to się kompletnie, czekajcie, tak? No to po lewej mamy dostarczyć, to tak jakby tu do tego garażu. Chyba, że jeszcze dalej na lewo, tam już nic nie ma wjazdu chyba. A może tam jest wjazd, czekajcie, bo to tak może być dziwnie zrobione. To jest oczywiście, jak mówiłem wiele razy, drobny minus, bo nigdy nie wiesz, gdzie masz wjechać, no ale... Tam jest. Zobaczcie, jak jest ukryte tajniacko. Tu u mechanika, to tu będziemy musieli do mechanika wjechać. Czy tam się w ogóle do mechanika, kurczę, tak przejedzie? Tym dostawą? O kurde, widzowie, to mamy challenge, tam wjechać jeszcze teraz. No to dali nam challenge, chyba że się da z drugiej strony tego garażu wjechać. Chyba się da. Czekajcie, bo mam wrażenie, tylko tam jakieś palety są, ale trudno, może po tych paletach przejadę po prostu. Dupa, tam się nie przejedzie. Brama. No ładnie, to ja muszę tędy przejechać. O, powiem wam, że no takiego challenge'u jeszcze nie miałem, no i zaczęła mi się naczepa giąć. Słuchajcie, powiem wam, że jeszcze takiego challenge'u, widzowie, nie miałem. Musimy się wyprostować. Ja jeszcze takiego challenge'u tu w Eurotracku nie miałem. O nic, wycofamy sobie kawałeczek. Teraz dupa, bo ja nie wyprostuję naczepy. Mi się będzie... Ach! Nie tak, tyłem tam nie chciałem wjeżdżać, chciałem wjechać przodem. Dobra, to może żeby was oczy nie bolały, jednak wam tego nie będę pokazywał. Bez kierownicy na pewno czasem jest trudniej robić różne manewry. Bo wiecie, łatwo się... A co, czemu ja mam znowu auto na 100% uszkodzone? Ej, teraz coś się zbugowało, przecież ja w nic tu nie wjechałem, a mam... Znowu mam ciężarówkę na 100% uszkodzoną, a dopiero co byłem u mechanika.
Tu jakiś rower stoi. Dobra, może tak nam się uda wykręcić. Przypuszczam, że tędy musimy tu przejechać. Nie no, wiecie co, pierdzielę to. Załóżmy, że dojechałem do celu. Ciężarówka mi będzie teraz co chwilę gasła, bo jest na 100% uszkodzona, gdzie ja przecież... O, rower komuś zmiażdżyłem, trudno się mówi. Ej, tu się nie da wjechać tak ogólnie, nie? Tu ktoś Passata naprawia, ja mu przerysowałem, nie? Zobaczcie, my tu przecież w życiu nie wjedziemy, no jak? Jak ja mam tędy wjechać... Głupiałem, nie? Dobra. Ja tutaj pasuję, nie chce mi się, widzowie. Ja dzisiaj nie miałem Wenys, tak szczerze mówiąc, do tej jazdy po śniegu. Aż takiej, ale zrobiłem dla widza. Powtórzę to, będzie następnym razem lepiej. Uznajmy, że zlecenie zakończone, okej? Ja anuluję. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Cześć.